Co ty tam, Petr, schowasz? Wiesz, Magda, w tych pięknych okolicznościach przyrody mam coś specjalnego. Witamy znad rozlewiska Narwi. Taki piękny przedwiosenny czas, a my się umówiliśmy w wietrzny dzień z Piotrem Marzęckim, tak, producentem cydru podlaskiego, miodu podlaskiego. Ja sobie tak myślę, że nie wiem, czy cydr podlaski by nas rozgrzał, bo trochę wieje. Myślę, że bardziej miód w tych okolicznościach to tak. Miód ma więcej procent niż cydr. Zdecydowanie tak. Cydry są to napoje takie lżejsze. Takie na lato bardziej. Na lato, tak. Mhm. Takie bardziej orzeźwiające, a miody pitne są takim zimowym bardziej produktem, to pewnie też nam się to wzięło, żeby jakoś ten cały sezon zabezpieczyć. Zabezpieczyć, tak. Pojawiło się dwóch takich młodych ludzi, inżynierów studiujących na Politechnice Białostockiej, którzy postanowili, będziemy robić w takiej malutkiej manufakturze w Narwi miody, cydry i różne przepyszne alkohole w sumie. Tak, alkohole, ale też napoje bezalkoholowe, to też jest jakaś tam nasza historia. Tak, faktycznie to zaczęło się gdzieś na tych studiach, tam się żeśmy poznali i tam wyszedł ten pomysł w sumie, że razem będziemy produkować cydr. Wtedy była taka, powiedzmy sobie, moda na cydr i zaczęliśmy to robić jakieś próby. Ja wcześniej robiłem wina owocowe w domu, więc... Słyszałam, że tam... wybuchło jakieś... Tak, tak, wybuchły wino w szafie. Komu nie wybuchło żadne wino, Nie wie o robieniu wina. Tak, no to ten się nie zna na tej robocie. Tylko tak właśnie a propos tego cydru, bo zaczęliście robić cydr, a jednak cydr w Polsce nie jest tak rozpowszechnionym i znanym alkoholem jak w innych częściach świata. Ogólnie cydr nie jest żadną nowością. Niektórzy myślą, że to jest moda czasów współczesnych. Okazuje się, że już w drugim tysiącleciu przed naszą erą w Chinach i w Egipcie to się pojawiło, a w średniowieczu z kolei na terenach między innymi Anglii taki alkohol produkowano. Tak. I właśnie to Anglia jest światowym liderem, jeżeli chodzi o produkcję i spożywanie takiego alkoholu, no, ale to się zmienia trochę. To jest też różnie. Na osobę w Anglii jest to spożycie największe, ale jeśli sobie pojedziemy do Hiszpanii, to tam, w rejonie tam Gijón na przykład, to spożycie jest największe na osobę, tylko że w regionie danym, czyli jest to związane z regionem i tam na przykład spożycie to jest 52 litry na osobę. Rocznie. Tak. A w Polsce ile? W Polsce nie wiem, jakie są statystyki, ale to nie będzie dużo. Pracujecie nad tym, żeby było większe i ze skutkiem wielkim, bo wasza taka malutka manufaktura w pięknym miejscu na ziemi, w tej właśnie Narwi, zdobywacie po prostu światowe nagrody i tak naprawdę wasz cydr i miody można już w wielu miejscach w Polsce kupić. Tak, można te produkty kupić, natomiast raczej w sklepach takich specjalistycznych. Mhm. Bo jeżeli robi się napoje bazując na dobrym produkcie, a tutaj produktem jest jabłko przy cydrze, tak, jest miód przy miodach pitnych i owoce, no tak, to chyba to jakby ten regionalizm ma znaczenie dla smaku, samego finalnego smaku tego alkoholu. Może być, że żeśmy tutaj zostali ukształtowani jednak w naszym regionie, gdzie raczej gotuje się naturalnie, bez żadnych tam udziwnień, powiedzmy. I to wszystko ma znaczenie, bo my nie szukamy, nie odkrywamy jakby na nowo rzeczy, tylko po prostu te stare receptury przerabiamy na jakby nowe, współczesne realia, jakby dodajemy tam czy nowoczesne pożywki, czy nowoczesne drożdże, jakby takie, nazwijmy to, suplementy, to wtedy wychodzi dobrze po prostu. Jest to jakby czyste technicznie i naturalne jednocześnie, tak. Czyta się, że masowo produkowane właśnie tego typu alkohole często mają w składzie soki ściągane z Chin, jabłkowe, bo są tańsze niż te polskie, okazuje się. Mm-hmm. I to jest później rozcieńczane i z tego cydr jest robiony. Niektórzy mogą mieć też mylne wrażenie co do smaku, tak, takie mylne odczucia, bo tak cydr prawdziwy nie smakuje. Nie, prawdziwy cydr to jest cydr wytrawny, przefermentowane jabłko jest jakby do końca i tyle. Jest to napój taki kwaśny, orzeźwiający, bardzo dobrze jakby działający na trawienie, na żołądek. A cydr też można serwować tak trochę tak jak wino, do serów, do drobiu, do owoców morza. Można. My tak po prostu do wszystkiego można na dobrą sprawę pić ten cydr. No jest lekki, może być swobodnie zamiennikiem piwa. Duży kac pod cydrze jest? Nie. Właściwie nie ma dużego kaca, no bo...
A właśnie jaki to jest procent alkoholu w cydrze? Jakby tak naturalny cydr to tak można powiedzieć od 5%, jakby jak fermentacja nie jest w żaden sposób zatrzymana, to ma tak od 5 do 10% może też się trafić. To jest w zależności od jabłek, z jakich korzystamy. Te takie jabłka decerowe, które mamy w sklepach, to one dają cydr w okolicach 6%. To trochę jak piwo, tylko dla niektórych na przykład piwo nie jest odpowiednie, bo tam jest zawarty gluten. Tak. W cydrze tego glutenu nie ma, więc jeżeli ktoś ma cekalię, no to może sobie spożywać i... Tak, swobodnie. Tutaj nie ma żadnego problemu, bo to jest po prostu przefermentowany sok jabłkowy. Ja już czekam bardzo na to, żeby spróbować tego cydru. Zapraszam pana do zdjęcia.